Prezent, który zniknął. No dobrze. Co można kupić komuś na imprezę powitalną? Kwiaty? Nie. Kosz serów świata? Kosz skarpetek. Bez sensu. Czekoladki, miętówki, ekstra! Cześć, Andrea. Dzięki, że po mnie wpadłaś. Masz prezent dla Harry'ego i Heidi? Nie tylko prezent. Kosz prezentów! Emma i Andrea witają was w Heart Lake City, mieście przyjaźni. To będzie super impreza. Stefani wychodzi z siebie, zrobiła zaproszenia i w ogóle. A może któryś z nich śpiewa w tonacji G? Wtedy moglibyśmy stworzyć doskonały duet. Harry i Heidi będą zachwyceni. Tak sądzę, bo przecież nic o nich nie wiem. Chyba wszyscy lubią słodycze. A ponieważ w tym koszu są różne, nie będzie wpadki. Czekoladowe, karmelowe, kokosowe. O, wyglądają wspaniale. No ale wygląd czasem może mylić. Wiesz, te słodycze wyglądają super, ale skąd mamy wiedzieć, czy są dobre? Myślę, że jako przyszłe przyjaciółki Harry'ego i Heidi powinnyśmy sprawdzić ich jakość. No to spróbujmy. O, teraz nie wygląda to za dobrze. Ja mam pomysł. Marchewka zrównoważy cukier. Ale nie sprawdziłyśmy, czy krówki są świeże. Tak, mogą być twarde. Tego nie możemy przepuścić. Orzechowe budzą moje wątpliwości. Nadziewane karmelki mogą być nieświeże. Jaki smak mają te niebieskie? Harry i Heidi będą wdzięczni za to, co dla nich robimy. Dobra, jeszcze jeden i koniec. Cukierki zniknęły! I skończyły się owoce! Przecież nie damy im koszyka z pustymi miejscami. Mam tu brokuły. Brokuły w koszu z prezentami? Albo to, albo puste miejsca. Hej, fajnie, że jesteście. Poznacie Harry'ego i Heidi. Macie dla nich prezent, jak miło. To tylko trochę owoców. Brokuły! Heidi po prostu uwielbia brokuły. Ta Heidi to musi być jakaś dziwaczka. Chomiki? Stefani urządziła przyjęcie na powitanie nowych chomików? No proszę, Heidi, ty też spróbuj Harry. Jak zobaczyłam ten koszyk, bałam się, że przyniosłyście słodycze, a one szkodzą chomikom. Skąd wiedziałyście, że Heidi kocha brokuły? Każdy to wie.